Okej, okay, pierwsze pytanie. Cześć Aga, pozdrawiam Cię. Ile kalorii, jeżeli liczyłaś kiedykolwiek, jesz mniej więcej w ciągu dnia i jak starasz się to rozkładać na poszczególne posiłki? E, nigdy nie liczyłam kalorii, mówi się nigdy nie mów nigdy, ale wydaje mi się, że chyba nigdy nie było w moim życiu takiego epizodu, żebym liczyła kalorie. Nie zwracam na kalorie uwagi e, i nie rozkładam ich w żaden sposób. Jem po prostu dosyta, nie przejadając się. I jeżeli miałabym powiedzieć, ile mniej więcej im kalorii policzyć na szybko, to myślę, że będzie na pewno ponad 2000, na 100%. Myślę, że pomiędzy 2 a 3000 kalorii, natomiast tak jak mówię, ja tego nie liczę i um, myślę, że nie ma sensu po prostu. Nie skupiajmy się na liczbach, bo to naprawdę nie ma sensu. Skupiajmy się na zdrowej żywności i na tym, abyśmy się dobrze czuli z tym, co jemy. Kolejne pytanie. Eee, dzięki Gosiu, Sylwia Kozdra pisze. Dzięki Gosiu, że chcesz opowiedzieć o takiej kwestii. Jak praktyka jogi ma się do używek w nawiasie papierosy, cukier, alkohol? Dobra, okej, okay, jak ma się joga do używek? Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o używki tutaj wymienione pap papierosy, cukier, alkohol, nie palę papierosów, uważam, że jest to okropny nawyk, okropny, okropny, okropny. Bardzo nie lubię tego zapachu, smrodu wręcz bym powiedziała. I staram się omijać wszelkie pomieszczenia, gdzie czuję dym papierosowy. Jeżeli ktoś pali z Was, proszę Was, rzućcie to. To naprawdę... Ani dobrze nie wygląda, strasznie śmierdzi, fatalnie wpływa na wasze zdrowie, fatalnie wpływa na stan waszej skóry, fatalnie wpływa na wasze samopoczucie i, naszą, i na waszą wagę, więc absolutnie to nie ma sensu. Jeżeli chodzi o alkohol, to mm, to jest taka rzecz. Ja na przykład bardzo lubię pić wino, bardzo lubię czerwone wino e, i oczywiście bardzo lubię czerwone wino. Piję sobie codziennie lampkę przed sesją, nie, to nie jest tak. E, bardzo lubię czerwone wino. Na zasadzie, jeżeli jest jakaś okazja. Zwłaszcza jest to na jakichś wyjazdach, albo po prostu właśnie na jakichś okazjach, gdzie oblewamy czyjeś urodziny i po prostu pojawia się ten alkohol. To bardzo lubię napić się lampki czerwonego wina. Czasem wypiję dwie takie lampki czerwonego wina, i uważam, że jest to w porządku. Taka lampka często potrafi nas rozluźnić. Czasem, kiedy mam PMS, jestem przed miesiączką i bardzo źle się czuję, a mogę sobie pozwolić też na taki kieliszek czerwonego, dobrego wina, to go piję tylko po to, żeby się rozluźnić i żeby poczuć się lepiej, bo po prostu mi to pomaga. I absolutnie nie jestem przeciwna. Jeżeli chodzi o inny, mocniejszy alkohol, ja po prostu go nie lubię. I. Mm, nie lubię pić wódki, nie lubię whisky, po prostu mi to nie smakuje. Czasem lubię wypić jakiś koktajl, o to też bardzo lubię. Natomiast dostaję przy czerwonym winie. Jak to się ma do jogi? Myślę, że normalnie warto zachować po prostu umiar równowagę i nie pić tego alkoholu codziennie, nie palić papierosów, a później wchodzić na matę i e, próbować oczyścić z tego wszystkiego umysł. Tylko zachować umiar i równowagę, papierosy odrzucić, nie pozwalam na palenie. A jeżeli chodzi o alkohol, to okazjonalnie jak najbardziej możecie sobie pozwolić na jakiegoś lekkiego drinka jednego bądź dwa. Też oczywiście nie mówię o jakimś upijaniu się, do po prostu nieprzytomności, no bo to też nie o to, prawda? Chodzi, jest to już dla nas, a zwłaszcza dla naszej wątroby, bardzo niekorzystne. Um, ok, mamy kolejne pytanie. Karolina: Czy jesz nabiał i mięso? I jeśli nie, to czy wcinasz dużo humusu? E, czyjem nabiał i mięso. Mięsa nie jem e, od kilku dobrych lat. E, nabiał e, nabiał spożywam bardzo sporadycznie, e, natomiast nie jem praktycznie w ogóle e, krowiego nabiału, że tak się wyrażę. E, nie piję mleka krowiego, e, piję mleko roślinne. E, jeżeli chodzi o e, nabiał, to jeżeli go jem, to czasem zjem po prostu jakiś koziser w sałatce bardzo rzadko czasem z nim jajko albo jakiś produkt, który po prostu zawiera w sobie jajko, naleśniki czy na przykład krokiety mojej mamy z kapustą i z grzybami, to oczywiście, że zjem, bo sobie tego nie odmówię. Natomiast tak, jajka czasami zjem. Akurat w tym momencie szczerze wam powiem, że jeżeli chodzi o nabiał, to w ogóle nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłam, cokolwiek z nabiału. Myślę, że kilka miesięcy dobrych minęło. Natomiast to nie jest tak, że ja absolutnie to wykluczam i jeżeli widzę coś z nabiału, to nie, nie jem. Czasami jakieś jajko pojawi się w sałatce, czasami jakiś koziser pojawi się w sałatce i, i to jest OK. Um, czym zaczynasz dzień i czy jesz coś przed poranną praktyką, czy robisz ją dopiero po śniadaniu? Czym zaczynasz dzień? Czyli chyba chodzi o to, co jem na początek i czy jesz coś przed poranną praktyką. Jeżeli nie rozpoczynam rano zajęć, w sensie nie prowadzę rano zajęć i mam czas na swoją praktykę, to po wstaniu, jeżeli chodzi o jedzenie czy picie, to piję ciepłą wodę z wyciśniętym sokiem z cytryny przez całą zimę i jeszcze w zasadzie do tej pory dodaję do tego kawałek świeżego imbiru. Później wykonuję swoją praktykę, a następnie przechodzę do śniadania. Ostatnio, jako że robi się coraz cieplej, to moje śniadanie. Często składa się z koktajli blendowanych, owocowo-warzywnych, czy bardziej warzywno-owocowych, bo więcej jest tam warzyw niż owoców, ale również lubię też ciepłe owsianki, jaglanki i tego typu rzeczy. Ok. Eee, dobra, tu jest jakieś pytanie, na które są odpowiedzi, to może przejdę dalej. Od Magdaleny. Co najczęściej wybierasz, gdy masz och ochotę na coś słodkiego, jak często jesz słodycze? Jeżeli mam ochotę na coś słodkiego e, i zdarzają się takie dni, to bardzo lubię gorzką czekoladę. E, gorzka czekolada e, też jest pewnego rodzaju używką, ale nazwijmy że ją, że jest używką z tych, droż, z tych droższych, z tych zdrowszych. Zdrowszych, zdrowszych więc wybieram gorzką czekoladę minimum 70%, bo ją bardzo lubię. Mam też swoją ulubioną czekoladziarnię, ją nazwijmy w Warszawie, gdzie podają właśnie gorącą gorzką czekoladę bardzo dobrej jakości, sprowadzaną z Belgii. I ja taką czekoladę bardzo lubię sobie raz na jakiś czas wypić, powiedzmy, że jest to raz w miesiącu, raz na dwa miesiące. Inne rzeczy, które wybieram, gdy mam ochotę na coś słodkiego, to jest koktajl, mój ulubiony koktajl, który składa się z banana, kilku daktyli, dwa trzy daktyle i mleka roślinnego. Czasami do tego dodaję troszeczkę tahiny i ewentualnie przyprawy typu cynamon, cardamon. Słuchajcie, jest to rewelacyjne połączenie. Uwielbiam je. Taki koktajl po prostu jest na tyle słodki i na tyle zaspokaja moje pragnienie na coś słodkiego, że nie muszę sięgać po coś innego. Ale też czasem pozwalam sobie na kawałek ciasta, bo bardzo lubię ciasta. Uwielbiam szarlotki, ciasta czekoladowe i jak jestem w miejscu, gdzie takie ciasta podają, i oczywiście tam w nich jest cukier, no bo jest, to na taki kawałek sobie pozwalamy i nie mam wyrzutów sumienia. Absolutnie. Ok, kolejne pytanie. Od Patrycji. Zwracasz uwagę na kaloryczność, te wszystkie makro, nie zwracam uwagi, czy po prostu jesz jak czujesz? Jem jak czuję, wtedy kiedy jesteś głodna i przestajesz jeść jak jesteś już najedzona. Patrycja, idealnie to ujęłaś, właśnie tak jest. Masz jakieś dni, kiedy jeszcze ciasta ciasteczka czekolady, mam takie dni, jak odżywiasz się na wyjazdach, tak samo jak w domu, to jest dobre pytanie. Ogólnie wyjazd dla naszego organizmu jest, jakiś, jest w jakiś sposób stresujący. Ja nie chcąc jeszcze bardziej stresować mojego organizmu, to po prostu bardzo często odpuszczam na tych wyjazdach. I oczywiście, jeżeli nie wiem, jesteśmy w jakiejś egzotyce albo jesteśmy w miejscu, gdzieś na południu Europy, gdzie dostępne, są świeże warzywa i owoce, to ja z tego jak najbardziej korzystam, bo ja to uwielbiam, i jeżeli mogę jeść, to świeże, i dojrzałe, to oczywiście to jem. Natomiast teraz, jak byłam w lutym na tym wyjeździe, no to oczywiście tych świeżych warzyw i owoców nie było i idąc do takiej restauracji włoskiej to co zazwyczaj możemy zobaczyć w karcie poza oczywiście daniem mięsnymi których nie jem no to jest pizza to jest e, jakieś risotto i tak dalej i tak dalej więc jakby wyboru dużego nie mam biorę wtedy takie risotto które jest pyszne i po prostu je zajadam wiem że cały tydzień moja dieta tak będzie wyglądała no i okej okay, trudno wrócę z powrotem do domu i będę się odżywiała zdrowo więc rzeczywiście na wyjazdach nie jest to tak łatwe żeby się zdrowo odżywiać i jeżeli mam możliwość tak jak Powiedziałam to jem zdrowo, jeżeli jestem w restauracji czy w miejscu, w, której, w którym e, mam zdrowy wybór, to ja ten zdrowy wybór e, to ja tego zdrowego wyboru dokonuję. Natomiast jeżeli nie ma innej możliwości, to po prostu zamawiam to, co jest i cieszę się smakiem. I już. Wiecie co, bo tak przypomniało mi się, że tam wcześniej ktoś pytał o humus, czy jem dużo humusu, i chyba na to pytanie nie odpowiedziałam. Nie jem dużo humusu, nie wiem, dlaczego akurat o humus jest pytanie. Może chodzi o białko, nie wiem o co tam było. Nie jem wcale jakoś dużo humusu. Raz na jakiś czas sobie sama przyrządzam humus, ale to jest dosłownie może dwa razy w miesiącu taki humus sobie zajadam. Kolejne pytanie: co jesz przed praktyką jogi? Albo po praktyce jogi. Przed praktyką jogi, która zazwyczaj jest moją praktyką poranną, piję tylko wodę. Po praktyce jogi jem jakieś lekkie śniadanie, bo ja rano nie lubię jeść dużo. Więcej jem na kolacy niż na śniadanie, tak naprawdę. Kolejne pytanie: lubisz ćwiczyć jogę na czczo? Tak, tylko po szklance wody z rana? Tak, dokładnie tak lubię ćwiczyć jogę. Kolejne pytanie od Emilii: na ile dziennie posiłków sobie pozwalasz? Nie patrzyłabym na to pod kątem, na ile ja sobie pozwalam. Pozwalam sobie na tyle posiłków? Nie. Po prostu jem tyle, na ile potrzebuję jeść. Zazwyczaj są to trzy posiłki dziennie. Czasem wypadną cztery, ale jako, że jem wczesną kolację i trochę późniejsze śniadanie, późniejsze śniadanie mam na myśli ósmą, dziewiątą rano, bo zazwyczaj tak mi wypada. Kolację zjadam około 18, czasami nawet 17, bo muszę wyjść później na zajęcia. No to tych posiłków nie ma dużo. Staram się, aby przerwa pomiędzy jednym a drugim wynosiła co najmniej 3-4 godziny, więc tak naprawdę nie jestem w stanie zjeść więcej niż 3 maks 4 posiłki dziennie. Kolejne pytanie od Martyny. Nareszcie właśnie na taki filmik czekałam. Czy starasz się, żeby w twojej diecie było dużo białka czy raczej się o to nie martwisz? Eee, nie, nie staram się absolutnie, aby w mojej diecie było dużo białka, bo wiem, że dużo wegetarian czy wegan Martwi się o to, że nie będzie teraz miało wystarczająco dużo białka w diecie. Ja się absolutnie o to nie martwię. Uważam, że w warzywach jest tak samo dużo białka, jak i w mięsie czy w właśnie kaszach jest tak samo, na tyle wystarczająco dużo białka, że nie ma potrzeby dostarczania go jakoś tam dodatkowo. Um, oczywiście, jeżeli nie wiem, pracujesz na masę i budujesz masę, to może potrzebujesz tego białka więcej. Ja tego nie robię, więc nie wiem. Um, Natomiast z mojego punktu widzenia wygląda to tak, żeby po prostu jeść zdrowo i myślę, że e, jesteśmy w stanie zapewnić sobie wystarczającą ilość białka, mm, właśnie po prostu odżywiając się zdrowo i jedząc dużo warzyw. Ok, kolejne pytanie od Janiny. Jak wygląda śniadanie, obiad, kolacja co do wyglądu, płas co do wyglądu płaskiego brzucha? Wiecie, co na to pytanie, jak wygląda mm, śniadanie, obiad, kolacja... Mogłabym pewnie opowiedzieć długo, bo to różnie u mnie wygląda. To powiem wam, jak wyglądało może dzisiaj. Dzisiaj jestem po obiedzie, kolacja przede mną, ale mniej więcej wiem, co będę jadła. Więc dzisiaj moje śniadanie wyglądało tak, że zblendowałam sobie zblendowałam sobie ogórka, jabłko, szpinak, jarmusz, ogórka, co tam jeszcze było? Siemielniane, Siemi co ja tam jeszcze wkładałam? Oczywiście woda. Taki zielony koktajl, bo miałam ochotę na coś lżejszego i takie coś sobie zjadłam. Obiad wyglądał tak, że jako, że mam akurat, zaopatrzyłam się na ryneczku w zieleninę, bo bardzo mi tego ostatnio brakowało przez całą zimę, to zjadłam sobie sałatę z musem z awokado i kolendry. Do tego dorzuciłam kilka oliwek, karczochy, marchewkę. I zrobiłam sobie dwa wrapy z nori. Ja kiedyś pokazywałam na moim Instagramie, że lubię sobie robić takie zawijane paski z tych płatów nori. Posmarowałam je awokado, dałam tam kiełki, własnoręcznie wyhodowane w domu. I położyłam marchewkę, zawinęłam i zjadłam takie dwa wrapy. Kolacja będzie wyglądała tak, że zrobię sobie zupę z słodkiego ziemniaka, z batata. I ugotuję kinłę do tego, czyli komosę ryżową. I ja lubię taką zupkę robić w stylu indyjskim, czyli pewnie dodam dużo kuminu, dodam pewnie może jakieś kary, kurkumę, imbir i coś takiego zjem. I tyle na dzisiaj. Dalej. Kolejne pytanie od Małgorzaty. Pijesz kawę? Tak, pozwalam sobie czasem na kawę, aczkolwiek mój organizm niezbyt dobrze reaguje na kofeinę, na zbyt jej duże ilości, więc jeżeli piję kawę, to nie piję jej codziennie, piję raz na jakiś czas, powiedzmy raz, dwa razy w tygodniu. Jak po prostu jestem z kimś umówiona w kawiarni, no to wtedy sobie tej kawy nie odmówię. E, I jeżeli zamawiam kawę, to zamawiam kawę na pojedynczym espresso, bo zauważyłam, że po podwójnym moje ręce zaczynają się trząść jak głupie. <głupie> Kolejne pytanie. Pauliny, na jakie słodkości sobie pozwalasz i jak często odpowiedziałam już na to pytanie? Pozwalam sobie czasem. Wszystko z umiarem, równowagę, naprawdę myślę, że nie ma co tak się strasznie ograniczać. Jeżeli bardzo lubimy, na przykład, nie wiem, zjeść sobie od czasu do czasu pączka, drożdżówkę, szarlotkę czy sernik, to zjedzmy, naprawdę. Jeżeli lubimy te tradycyjne wersje, bo ja wiem, że są teraz te wszystkie zdrowe wersje, gdzie nie dodajemy cukru, gdzie, nie wiem, nie ma sernika, tylko on jest z nerkowców, gdzie ciasto czekoladowe jest z fasoli. Jeżeli Ci to smakuje, to oczywiście jak najbardziej jedz to. Jeżeli natomiast jesteś... Osobą, która lubi te tradycyjne ciasta, to pozwól sobie raz na jakiś czas. Naprawdę. Ogólnie odżywia się zdrowo, nie miej wyrzutów sumienia do siebie, kiedy zjesz coś niezdrowego raz na jakiś czas, bo to naprawdę tylko wywołuje stres w naszym organizmie, a po co nam to? Mamy mieć przyjemność z tego, co jemy, mamy czerpać przyjemność z tego, co jemy. E, I. E, no i tak. Kolejne pytanie. Czy jesteś wegetarianką, weganką? Jeśli nie, czy myślałaś kiedyś o tym? Jeśli tak, to czy yoga miała na to wpływ? Czy od zawsze jesteś taka szczupła, czy byłaś na jakichś dietach w przeszłości? Czy jesteś wegetarianką, weganką? Nie, nie jestem wegetarianką ani weganką. Nie lubię ogólnie przypisywać się do żadnych grup i mówienie o sobie, że jestem weganką, w jakiś sposób ogranicza mnie. Nie jestem weganką, bo czasami zjem jajko, bo czasami zjem koziser, bo czasami zjem pizzę, która ma na sobie mozzarellę, tak? Nie jestem wegetarianką, bo, a właśnie, bo mówiłam, że nie jem mięsa, ale czasami do tej pory pozwolę sobie na jakąś rybę, więc nie mogę się nazwać ani weganką, ani wegetarianką i nie chcę się tak nazywać, bo nie lubię się po prostu ograniczać. Czy yoga miała na to wpływ, że nie jem mięsa? Myślę, że miała, ponieważ kiedyś jadłam mięso i wraz z praktyką jogi zauważyłam, że dość ciężko się czuję po tym mięsie i gorzej mi jest na tej macie, jest mi ciężej. I jakoś tak naturalnie to mięso zaczęło gdzieś tam odchodzić. Nie, mnie to nie było tak, że nagle od dziś nie jem mięsa, wszystko mięso tch, wyrzucam. Po prostu jakoś tak naturalnie przestało mi smakować, zaczęło mi śmierdzieć. Nie wiem. Czy byłaś na jakichś dietach w przeszłości? Nie, nie byłam, nie lubię ograniczeń i uważam, że każda dieta jest jakimś ograniczeniem dla naszego organizmu, która wprowadza stres do naszego organizmu, którego my absolutnie nie potrzebujemy. E, Jezu, za szybko mówię i po prostu już słyszę, że ucinam końcówki. Ma. Czy zawsze byłaś taka szczupła? E, prawie zawsze byłam taka szczupła, od dziecka się dużo ruszałam, mój tato bardzo dużo mnie zawsze zabierał na jakieś spacery, na rower, na rolki, e, dużo sportu uprawiałam jako dziecko, dużo się ruszałam, dlatego nigdy nie miałam większego problemu z wagą, natomiast ważyłam kiedy. Kiedyś o 7 kg więcej, co wyobraźcie sobie, naprawdę u mnie to widać. Zwłaszcza po buzi, bo byłam troszeczkę bardziej okrągła, takim ponczuszkiem byłam. E, natomiast te 7 kg pojawiło się tylko dlatego, że pozwalałam sobie na tak ogromne ilości jedzenia. I nie uwierzycie, ale ja te 7 kg przytułam w miesiąc. I to było, jak pierwszy raz wyjechałam do Anglii. Podjęłam tam pracę w hotelu, w którym było po prostu tak pyszne jedzenie i były jego takie ilości, że ja chciałam spróbować tego, ja chciałam zjeść to, ja jeszcze chciałam zjeść to, i tego chciałam spróbować, i tego. I to wszystko jadłam. Popijałam to chyba czteroma kubkami gorącej czekolady. Naprawdę, słuchajcie, naprawdę. A później jeszcze zjadłam do tego trzy ciasta, bo były trzy rodzaje ciasta, no to przecież każdego muszę spróbować. A jak mi bardziej której smakowało, to zjadłam jeszcze jeden kawałek. I po prostu tak się najadałam codziennie przez miesiąc, że jak wróciłam już do Polski do domu, to moja mama własna mnie nie poznała. Naprawdę nie poznałam mnie. Byłam na dworcu, czekałam na nią, ona przeszła koło mnie trzy razy, aż w końcu sama musiałam ją zaczepić. Hej, mamo, jestem tutaj, ona do mnie jaki słodki ponczuszek. <grym> Naprawdę do tej pory to pamiętam i po prostu dieta ma ogromny wpływ na to, jak wyglądamy, jak się czujemy, ja się wtedy nie czułam najlepiej, ale jakoś tak nie łączyłam tego wtedy jeszcze z dietą chyba za mało wiedzy, za mało świadomości ciała. To było kilka dobrych lat temu. I też nie odchudzałam się wtedy w żaden sposób, po prostu powróciłam do swojej diety, powróciłam, do, znaczy do swojej diety, do, sposobu, do swojego sposobu odżywiania, jadłam z powrotem normalne porcje, nie przejadałam się, nie jadłam trzech ciastek dziennie e, i ta waga naturalnie sama spadła i powróciłam do tej wagi, z którą jestem teraz i tak naprawdę cały czas ważę tyle samo, pomimo, że się nie ważę, to czasem, jak są przy okazji jakichś badań, e, właśnie wchodzę na wagę, bo ktoś pyta mnie, ile ważysz, nie wiem, to wejdź na wagę, sprawdzimy i po prostu waga się utrzymuje cały czas na tym samym poziomie bo siebie nie ograniczam i mam zdrowe relacje ze sobą. Myślę, że o to chodzi i to ma bardzo duże znaczenie. Kolejne pytanie. Czy słyszałaś o ssaniu oleju i diecie dr Dąbrowskiej? Co myślisz na ten temat? Tak, słyszałam o ssaniu oleju i sama od e, jakichś dwóch, trzech lat, myślę, mm, właśnie stosuję ssanie oleju. E, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to ja chyba o tym napisałam nawet na swoim blogu e, a propos właściwości oleju kokosowego. Chodzi o to, że po prostu bierzesz sobie łyżeczkę oleju, ja na przykład akurat kokosowego, czasem sezamowego, ma być to olej nierafinowany najlepiej słyszałam, że słonecznikowe też się nadaje e, i po prostu sobie płuczesz tak jakby buzię i między zębami zaczynasz go tak mm, ssać właśnie okej okay. ssać <sadź> olej przez niektórzy mówią, że 20 minut, ja słyszałam od lekarzy ajurwedy, że wystarczy czasem już 8-10 minut i później po tym czasie wypluwasz ten olej, przepłukujesz sobie buzię gorącą wodą po to, żeby ten olej cały wypłukać, absolutnie nie połykamy tego oleju i... Um, Dzięki temu możemy zauważyć, na pewno ja przynajmniej u siebie zauważyłam takie poczucie większej higieny jamy ustnej. Niektórzy mówią, że to też wybiela zęby. Ja nie wiem, czy takie w zasadzie, nie wiem, powiedzcie mi, czy. Czy mam bielsze zęby niż dwa lata temu? Ja nie zauważam jakiejś dużej różnicy, natomiast mówi się, że to, to również wybiela zęby, wypłukuje bakterie i ogólnie jest e, zdrowe, więc tak, ja stosuję sanie oleju. Dieta dr Dąbrowskiej, z tego co kojarzę, jest to dieta warzywno-owocowa, słyszałam o niej, wiem, że są nawet wyjazdy, natomiast nie mam wystarczającej wiedzy, żeby się wypowiedzieć w tym temacie. Okej. Okay. E, przejdę do pytań z Instagrama. Ten filmik będzie bardzo długi, już o tym wiem, już po prostu to czuję. Nie wiem, ile go nagrywam, ale okay, są jakieś pytania również na Instagramie. Ja wiem, że one jeszcze będą schodzić. I jeżeli będą schodzić, ona nie wszystkie dzisiaj nie odpowiem, to ja sobie je zachowam i najwyżej nakręcę jeszcze jeden filmik, w którym e, odpowiem na wszystkie pytania. Ok, pytania z Instagrama. Co to dla Ciebie znaczy zdrowe odżywianie? Co najbardziej lubisz, jeść, jesz, słodycze. Catch me in your dream, bardzo fajny nick. Co dla Ciebie znaczy zdrowe odżywianie? Chyba już trochę powiedziałam. Podsumowując, powiem, że znaczy tyle, abyśmy jedli to, co służy naszemu organizmowi, to po czym się czujemy dobrze, po czym się czujemy lekko, po czym mamy dużo energii. Chodzi o jedzenie jak najbardziej nieprzetworzonej, prawdziwej żywności, bardzo dużo warzyw, owoców trochę mniej, ale również jak najbardziej wplatajmy owoce, jedzmy owoce na pusty żołądek. To jest to, o czym ja zapomniałam powiedzieć na początku. A to jest mega istotne, nie łączymy owoców, nie wiem, z mięsem. Te wszystkie połączenia kaczka, jabłka, czy tam, nie wiem, jeleń ze śliwką, już nie pamiętam, jak, jak to wygląda, są okropne, bo po prostu nasz organizm nie jest w stanie tego strawić, bo to jest dla niego tak ciężkie, że no nie ma szans, żebyśmy mieli energię po takim posiłku. Więc owoce jemy tylko na pusty żołądek. Ja jem owoce tylko z samego rana, ewentualnie, bo jak jemy z rano, zjem koktajl warzywno-owocowy, to mogę sobie później pozwolić na jeszcze jednego owoca jakiegoś, ale powiedzmy, że będzie to do godziny maksymalnie 14 i o 14 w ogóle out, nie ma żadnych owoców. Czasem wieczorem, jak jest jakiś deser, no to oczywiście szarlotka, na przykład, która jest również, składa się z jabłek, wleci, ale to rzadko. Co najbardziej lubisz jeść? Bardzo lubię jeść zdrowe warzywa, bardzo lubię pić koktajle zdrowe, bardzo lubię jeść, właśnie jednym z moich ulubionych warzyw jest słodki ziemniak. Uwielbiam słodkie ziemniaki pieczone, uwielbiam zupę ze słodkich ziemniaków, uwielbiam je tak naprawdę w każdej postaci. I bardzo lubię jeść sałatki, proste jedzenie, czyli właśnie sałata z musem z awokado jest jednym z takich moich ulubionych obiadów. I bardzo lubię jeść lekkie zupy warzywne, e, czyli jakiś rosobek warzywny, do którego wrzucam warzywa typu właśnie słodki ziemniak, typu... Co tam jeszcze można wrzucić cukinia i jakieś inne warzywa? Blenduję to wszystko i mam fajny krem. W zależności od sezonu, co tam mamy w sezonie, jakie warzywa, bo staram się też jeść sezonowo. Kolejne pytanie, Karina: ile posiłków dziennie jesz, w jakich odstępach czasowych? Powiedziałam, trzy, maksymalnie cztery posiłki dziennie. Trzy minimum godziny staram się zachować pomiędzy jednym a drugim posiłkiem, zazwyczaj jest to około 4 godzin. Czy pozwalasz sobie na słodycze? Jeżeli tak, to czy są to gotowce, czy sama je robisz. Czasem zrobię sama, ale bardzo rzadko, bo wiecie co, jak zrobię sama jakieś ciasto, to wygląda to tak, że ja prawie całe to ciasto zjem i to nie jest dobre. Jak pójdę do jakiejś kawiarni i kupię sobie kawałek ciasta, to ja zjem tylko kawałek ciasta i nie skuszę się na kolejny, więc bardzo lubię gotować, staram się raczej nie przyrządzać żadnych deserów, bo po prostu jem tego wtedy za dużo. Kiedy jesz ostatni posiłek? Około 18 godziny najpóźniej, czasami 19 czy jesz nabiał i co o nim sądzisz? Mm, nie jem nabiału, ale też okej, okay, jem czasem nabiał, chyba już o tym powiedziałam. Mm, co o nim sądzę? Uważam, że nie jest zdrowy, że nie jest dla nas dobry jeżeli chcecie wiedzieć więcej to ja zachęcam was do przeczytania książki Nowoczesne zasady odżywiania chyba tak się nazywała doktora Campbella. Ja napisałam recenzję tej książki i taki skrót o czym ona jest na moim blogu. Podlinkuję wam poniżej link do tego artykułu. Kolejne pytanie: jadasz mięso? Nie, jeżeli nie w jakiej postaci najczęściej jesz pełnowartościowe białko? No właśnie, jak z tym białkiem? Jem dużo warzyw a też dodatkowo jem spirulinę, bo wiem, że spirulina jest też dobrym źródłem białka właśnie. Do koktajli często dodaję sobie łyżeczkę spiruliny i oczywiście sok z cytryny wtedy musi być, bo on fajnie neutralizuje nam smak spiruliny. Kolejne pytanie, czy jesteś weganką? Nie jestem weganką, bo się nie lubię przypisywać do żadnych grup. Następne, co skłoniło Cię do zmiany trybu życia? Skąd ten pomysł i jak to wpłynęło na Ciebie? To jest bardzo ciekawe pytanie. Co skłoniło Cię do zmiany trybu życia? Powiem Wam, co było, może to się wydać śmieszne, ale pierwszym takim, pierwszą taką iskierką, która gdzieś tam przyczyniła się do tego, że ja zmieniłam swój sposób odżywiania i to jak ogólnie żyję. To był stan mojej skóry. Ja ogólnie jestem osobą, która ma dość problematyczną cerę, co możecie z pewnością zauważyć na wielu filmikach i do tej pory nie chciałabym mówić, że z nią walczę, bo to nie jest dobre określenie, ale szukam przyczyny tego, co powoduje u mnie częste wysypy. I kiedyś miałam tych wyprysków jeszcze więcej, miałam straszne wysypy na skórze, bardzo mi to przeszkadzało i zaczęłam się interesować, jak mogę poprawić stan mojej skóry. I wtedy właśnie wyczytałam pierwsze artykuły na temat tego: ja naprawdę wcześniej tego nie widziałam, że odżywianie wpływa na stan naszej skóry. I dla mnie to było olśnienie. Naprawdę, że jak ja wcześniej jadłam sobie, nie wiem, Fiszmaka w McDonaldzie, bo myślałam, że to jest zdrowe, bo tam jest ryba, i tak naprawdę bułka, więc co może być w tym złego? Czy to ma naprawdę zły wpływ na moją skórę? I to było dla mnie takie wow, serio, spróbuję. I na chyba dwa czy trzy tygodnie odstawiłam po prostu cały fast food, bo kiedy siadłam fast foody, odstawiłam wszystko to, co było jakby zabronione, nazwijmy to tak, w takiej diecie, aby mieć ładną skórę. I słuchajcie, po tych trzech tygodniach ja widziałam ogromną różnicę w mojej skórze. Ona po prostu się tak pięknie oczyściła, nie była oczywiście w 100% idealna. Natomiast naprawdę widziałam ogromną różnicę i to był taki mój taki pierwszy. Pierwszy właśnie kontakt z zdrowym stylem życia, i to było coś, co mnie i tak naprawdę to jest coś, co mnie do tej pory motywuje, ja się też zdrowo odżywam, dlatego żeby mieć ładną skórę, żeby zdrowo wyglądać i dobrze się czuć. Jak to wpłynęło na mnie? Bardzo dobrze wpłynęło na mnie, czuję się znacznie lepiej. Słuchajcie, ja się czuję teraz lepiej niż się czułam 10 lat temu, pomimo, że 10 lat temu byłam młodsza, może powinna mieć więcej energii, może powinnam się lepiej czuć, ale ja w tym momencie mam więcej energii, ja w tym momencie mam więcej siły, ja w tym momencie mam więcej świadomości niż miałam 10 lat temu i myślę, że ten zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie połączone ze świadomym ruchem, takim, które dobrze wpływa na moje ciało, po prostu wpływa na mnie tak, że widzicie, ja po prostu promienieję. Hmm, to jest ciekawe pytanie. Co jest moim turbo doładowaniem i jakie jedzenie wyzwala we mnie najwięcej energii? Musiałabym się chyba zastanowić, bo nie wiem, chyba nie ma takiego jednego jedzenia. Myślę, że warzywa i owoce to jest coś, co daje mi energię, bo ja się po tym lekko czuję. Czasami zjem posiłek, który jest zdrowy, ale jest troszkę cięższy. Na przykład zjem jakąś kaszę gryczaną albo zjem ciepłą owsiankę z owocami. I pomimo, że jest to zdrowy posiłek, to jest mi trochę po nim ciężko i tak. tak bym sobie przysiadła po tym posiłku i tak bardziej może odpoczęła. Natomiast kiedy wypiję zdrowy koktajl, który się składa z warzyw, który się składa z owoców, to ja po prostu, pomimo, że wypiję go bardzo dużo, bo słuchajcie, mam taki kielich blendera, który ma 2 litry. I kiedyś z ciekawości sprawdziłam, ile ja tego koktajlu piję, to tam jest zawsze ponad litr, Co najmniej ponad litr koktajlu, więc tego dużo wychodzi. To jest po prostu coś, co wiem, że odżywia super moje ciało i coś, po czym ja się czuję lekko, tak? E, więc myślę, że to byłby jakiś właśnie koktajl, e, warzywno-owocowy. To chyba wszystkie pytania. Sprawdzę, czy jeszcze nie ma nic e, nowego na Facebooku. Może coś się pojawiło, a może nie. Zaraz sprawdzimy. Nie, nie ma dodatkowych pytań. Ostatnie pytanie było o tym saniu oleju, więc okej, okay, udało mi się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które się pojawiły do tej pory. Jest godzina przed 16, więc jeżeli wysłałeś swoje pytanie po godzinie 16, to... Yy... Jeżeli nie odpowiedziałam na nie dzisiaj, to postaram się na nie odpowiedzieć w kolejnym filmie. Dajcie znać, czy interesują Wam jeszcze jakieś dodatkowe filmiki, właśnie w kwestii odżywiania, bo tak jak wcześniej powiedziałam, jest to temat, który mnie pasjonuje, o którym ja mogę opowiadać godzinami, o którym mogę rozmawiać godzinami. E, natomiast oczywiście nie chcę Was bardzo dzisiaj zanudzać, bo podejrzewam, że ten filmik już jest bardzo długi. <grych> Dziękuję Wam bardzo za to, że obejrzeliście ten filmik do końca. Co, jak zwykle? Standardowo życzę Wam wszystkim pięknego, cudownego dnia, odżywiajcie się zdrowo, dbajcie o siebie, nawadniajcie się, bo to jest bardzo ważne i trzymam kciuki za to, abyście spełniali swoje nie tylko właśnie jogowe gole, ale również te czy cele, ale również te żywieniowe. Trzymajcie się ciepło, buziaczki, papa! Pa.